Cześć, w tym odcinku dowiecie się, jak szybko odnaleźć dane słowo bądź dany tekst na stronie internetowej. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów oraz zostaw łapkę w górę, a teraz zaczynamy. A więc, aby szybko odnaleźć słowo na stronie internetowej, może ja uruchomię teraz przykładowy tekst. Możemy tutaj oczywiście na tym tekście szukać ręcznie tego słowa, scrollować. Zajmie nam to na pewno sporo czasu. Natomiast jest dużo łatwiejszy sposób na to, aby właśnie odnaleźć dane słowo bądź dane wyrażenie w dużym właśnie ciągu tekstu. Aby to zrobić, musimy po prostu na stronie internetowej kliknąć w prawym górnym rogu ikonę tutaj 3 kropek na naszej przeglądarce internetowej. Tutaj rozwinie nam się lista z zakładkami i my klikamy w zakładkę Znajdź na stronie. I teraz możemy po prostu wpisać słowo, którego szukamy. Załóżmy, że ja wpiszę słowo DVD. Jak widzicie, w całym tym tekście błyskawicznie przeglądarka odnalazła to słowo i podkreśliła. Także zajęło nam to dosłownie chwilę. Mało tego, tutaj na górze będziemy mieć informację, ile po prostu takich słów jest na tej stronie internetowej. No i jeżeli tych jest słów więcej, to po prawej stronie mamy takie strzałki góra, dół. Możemy tymi strzałkami przeskakiwać ze słowa na słowo i właśnie szybko odszukiwać te kolejne słowa. Więc w ten sposób możecie szybko odnaleźć dane słowo bądź tekst na stronie internetowej. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, koniecznie zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, zostaw komentarz oraz udostępnij ten film. No i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. A więc do następnego odcinka. Cześć!